Jak zrobić, żeby biznes zaangażował się w kulturę nie dlatego, że tak wypada, tylko dlatego, że To się opłaca. Tak, że on ma w tym jakiś interes, tak powiem brutalnie. Czyli jak zrobić, żeby nie tylko było tak, że kultura potrzebuje biznesu, bo potrzebuje pieniędzy, ale żeby ta druga strona potrzebowała również kultury. No ja do tego dochodzę, a powiem szczerze, że jestem neofitą na ten temat. I to są takie, że tak powiem, może nie tyle odkrycia, co pewne przekonania, które powziąłem stosunkowo niedawno. Dochodzę do tego poprzez właśnie te pojęcia jak innowacyjność, kreatywność, kapitał społeczny, które poprawiają kooperację pomiędzy ludźmi, które przez to stają się czynnikiem dynamizowania wzrostu gospodarczego. Łatwo stosunkowo to jest w Polsce zauważyć, bo zdaje się, że my nie cierpimy na nadmiar tego kapitału, raczej jest odwrotnie. Badania to też potwierdzają, że się zupełnie negatywnie wyróżniamy pod tym względem. I teraz powiem Państwu, że świat instytucji finansowych, rynku kapitałowego, który ja w jakiś sposób, może nie, że reprezentuję, ale wydaje mi się, że mam dużą wiedzę na temat tego, co dla niego jest tematem czy tematami, on nie uważa kultury za temat. Nie uważa. Przynajmniej nie uważa za jeden z ważniejszych tematów. Raczej jakiś uboczny, przygodny, powiedziałbym. Marginalny. Czasem nawet kłopotliwy albo uciążliwy, tak? Więc żeby dla biznesu to się stało tematem, to trzeba właśnie sam biznes wyedukować pod względem tego, jakie znaczenie dla konkurencyjności, dla jakości prowadzenia działalności gospodarczej i dla zdolności bycia konkurencyjnym ma zanurzenie w tym kulturalnym oceanie. No i to jest, można powiedzieć, dopiero jakiś początek, bo gdybyśmy na tym zakończyli, to właściwie jeszcze niczego nie mamy. To znaczy potrzebne są pewne konkretne instrumenty, które będą jakoś modelować zachowania biznesu w tej dziedzinie, to znaczy w dziedzinie finansowania kultury.